Prowadzący TZG wywołują spekulacje tuż przed ostatecznym ogłoszeniem. Zakończenie najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami przyniosło wiele emocji i niespodzianek. Poza ogłoszeniem zwycięzcy Kryształowej Kuli, prowadzący podzielił się także informacją na temat dochodów ze sprzedaży biletów na widowisko. Widzowie dowiedzieli się, że ze sprzedaży biletów udało się zebrać imponującą kwotę 50 tysięcy złotych. Prezenterzy zapewnili, że te pieniądze zostaną przekazane fundacjom wspieranym przez Polsat. W tym samym czasie, mimo pozytywnych ocen jurorów, występ Proksany Węgiel w finale programu spotkał się z mieszanymi reakcjami widzów. Mimo otrzymania 40 punktów i uznania za widowiskowy taniec, niektórzy internauci zauważyli pewne błędy w wykonaniu. Pomimo tego, pojawili się także głosy wsparcia dla młodej artystki, podkreślając jej ogromny talent i determinację. Pomimo kontrowersji wokół niektórych występów, finałowa gala tańca z gwiazdami dostarczyła widzom wiele emocji i niezapomnianych momentów. Zakończenie tej edycji stanowiło nie tylko kulminacyjny punkt programu, ale także okazję do wsparcia celów charytatywnych poprzez sprzedaż biletów na publiczność. Ta forma zaangażowania społecznego pokazuje, że taniec może służyć nie tylko rozrywce, ale także wspieraniu ważnych inicjatyw społecznych. Dla wielu z nich udział w programie był nie tylko wyzwaniem, ale także okazją do osobistego rozwoju i odkrycia nowych pasji. To właśnie ta dynamika emocji sprawiła, że finałowa gala tańca z gwiazdami pozostanie niezapomnianym wydarzeniem dla widzów i uczestników programu. Przyjaciele, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i obserwować nas, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i treściami. Kliknijcie, subskrybuj i obserwuj już teraz, aby nie przegapić niczego interesującego od nas. Dziękujemy za wsparcie.